Dzień dobry. Został jeszcze kawałeczek 27 lutego 2002. Dziś w szkole suszyło mnie strasznie. I zeszłam do piwnicy, bo pamiętna, że widziałam tam nowy automat do kawy. A tam było wielkie zbiegowisko. Młodsi koledzy uświadomili mnie, że automat się popsuł i leje wszystko za 50 groszy. Ale to tajemnica. Chodziłam więc co przerwę na picie, a tajemnicę tę dozowałam tylko zaufanym. Niektórzy rozbili się tam na dłużej. Collect menus from your favorite restaurant. O masz. To nie tylko ja zbieram śmieci. 28 luty, ta, w tym roku było tylko 28. Wykłady z Jokerem. O dziwo, promocja napojów jeszcze trwa. I nie wszyscy jeszcze wiedzą. Siedzę i przeglądam ściągi do elektry. Wprowadzenie do laborek z maszyn i sprint do łącznika. 264, gdzie zaliczenie. Dużo ludu, dwóch pilnujących. Słońce świeci w oczy. Ewka Zajkowska obiecała mi, że mi podyktuje. Potem zapomniała języka w gębie. Ma już u mnie minusa. Od siebie, mimo takiej ilości ściąg, nie zwalałam tylko z boków. Ale wyszłam z mieszanymi uczuciami. Sandra zaczyna wykorzystywać Paulinę naukowo. Dziś pojechałam na automaty. W dziekanacie składam to wstydliwe podanie i szybko się ewakuuję. Wpada Żanna z matką bardzo krucho. Nie odzyskuje przytomności wcale. Boli ją wszystko. Nie poznaje ludzi. Nie potrafię nic Żannie powiedzieć. Zupełnie nic. Milczymy sobie. Ona ma problemy z płaczem. Nie potrafi się otworzyć. Wracam do płynów. When faced with a serious health problem, get at least 3 medical opinions. Pierwszy marca. Od rana nad płynami siedzę. Pojechałam na 12. Miało być spotkanie w związku z wydymałą, ale dla grupy pościgowej. Straciłam tylko 2 godziny, mu nic takiego nie było. 14. Drgania. Zmiany w planie nauczania. Matkat. Sprawozdania na kompie na dyskietce. Dziekan, mijając mnie, oświadczył, że anulował opłatę i wynalazł dla mnie robotę. Muszę znaleźć pracę dyplomową w archiwum. I dlatego tak sobie żyję i tak sobie wierzę w cuda. Bardzo się ucieszyłam, potem się okazało, że sprawa niewyjaśniona i muszę do dziekanatu. No ale udało się. Pani odhaczyła mnie, że zapłaciłam. Do domu i do płynów. Ale te drgania bardzo popsuły humor. Na gadu-gadu poznałam jakiegoś brunieta, z którym umówiłam się na jutrzejszy egzamin. Często ostatnio wpadam na Filipa Boryszuka i sobie poplotkujemy. Marry someone you equal or a little bit better. No więc słucham tej porady i szukam. Szukam kogoś almenos equal, przynajmniej równego mi. I wiecie co? Szukam już ze 20 lat, no bo wcześniej nie szukałam, rzeczywiście nie interesowałam się wcześniej tematem, wtedy, kiedy wszystkie się hajtały. I nigdy sobie jeszcze równego sobie nie znalazłam. Więc może, skoro pani psycholog kazała mi flexi standards, flexionar e standards, więc tak trochę gorszy, no mógłby być. Jak już równego mnie nie ma. Dobra, weź. O czym my rozmawiamy? 2 marca. 10. Egzamin z płynów. Sandra przyszła z Maryjką, która przykuwać ma uwagę pilnujących. Sprytny fortel.
Wpuszczali z listy, przeczekałam swoją kolej i wycelowałam w ostatnie pozycje. Między Żyłańcem a Urbanem. Zestaw, który już wcześniej widziałam. Trochę z głowy, trochę ze ściąg, trochę od Żyłańca. Urban wszystko ode mnie. Pilnuje ich 4 lub 5. Pogrom dla tych wszystkich, którzy nastawili się na ściąganie, bo ponoć płatny jest lajtowy i wszyscy zaliczają. Po egzaminie nie czekał na mnie żaden brunet. Wielki nie chciał iść, pić, tylko czekać do wieczora, więc wróciłam do domu. Sprzątanie, piękna słoneczna pogoda. Wielki z Kowalem pojechali do Żana. A we Wrocławiu pierwszy ogólnopolski zlot fanów Madonny. Nie pojechałam z 3 przyczyn. Finanse, daleko, egzamin. Generalnie załamka. O 18:00 wpadła Żanna. Grażyna odeszła około 15:00 we śnie. Cóż mam jej powiedzieć? Że teraz jej lepiej? Że już niczym nie musi się martwić? Na 21:00 wzięłam butlę sangrii, którą kupiłam wcześniej w Biedronce. To już Biedronki latały? I pojechałam do DS-u. Historia zatacza koło. No i się zaczęło. Przyszedł Kowal w porciętach i Czopek niepijący i Bart, który ma siostrę w ciąży na głowie i Dziobak, którego nikt nie lubi, a on mnie w szczególności. Remember that a minute of anger denies you 60 seconds of happiness. Wow. 3 marca. Pozdrawiam Cię, Moniczko. Najpierw disco do ruskich teledysków. Te ładoszki, nieżne jedoszki, a na bocz. Pamiętacie to? Potem jeżdżenie windą. Góra, dół. I wspominki dawnych czasów. Ciekawe, czy wstawiliśmy do windy krzesło. W końcu wyszłyśmy do Ubota, ale nie wpuścili nas z Sofią, więc picie na zewnątrz. Tomek, mąż Aśki Wiśniewskiej, DJ-uje. News. Emma jest w ciąży. A się ucieszysz z tego odcinka, co? Kowal tak mnie kręci na parkiecie, że co chwila ląduje na glebie z gołym brzuchem. Biorą jeszcze piwa. Próbujemy do stajni, ale trzeba płacić, więc wracamy. W Ubocie podchodzę do Iski i godzę się z nią, bo wiara nie pozwala mi się gniewać. Jej też. Tańczę do 4:00, aż w końcu nas zaczęli wypraszać, bo zamykali. Wróciliśmy do DS-u przeczekać do pierwszego rannego 115. Nie wiem, jak to się stało, że odprowadzili mnie i wsiedli do autobusu. A potem do 208 i znaleźli się u mnie w domu. Brat zamknął oba drzwi, więc opresji uratował nas Mikuś. Położyłam ich do łóżka, a sama na gąbkę, czym zatarasowałam drzwi. O 7:00 włączyła się wieża bardzo głośno. Ojciec usiłował otworzyć tu drzwi i zorientował się chyba w niecodziennej sytuacji. Obudziłam się o 11:45. Panika, co robić? Never ask accountant, lawyer or doctor professional questions in social setting. Nie wiedziałam, co robić z nimi i ze sobą. Chata pusta. Zrobiłam im ekspresową jajecznicę, a w międzyczasie wrócił tatuś. Podwójny dzień dobry i pojechaliśmy do Gdańska. Spóźnienie do Jana. Staliśmy z boku jak kołki, lekko się chwiejąc. Potem spacer po starówce, piękne słońce, ale zimno. Kowal ujął mnie tym, jak uważnie słuchał, gdy mówiłam o zabytkach Gdańska. Posiedzieliśmy nad Motławą, wielki spadł z łańcucha. Poodprowadzaliśmy się trochę, bałam się wracać do domu. Wszyscy milczą jak zaklęci. Kac rozwala łeb. W końcu matka dała upust oburzeniu. No i tak, powiem Wam, chyba wystarczy na tym 3 marca skończyć.
Pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Czura, co ty tu przyniosłaś? Jak to koń? Ale jak to koń? O nie, Szura, tam są konie.